Okay, everybody ready? Yes. Wszyscy są, tak? I will teach you how to be a millionaire. Teraz powiem wam, jak zostać milionerem. Did you know that I'm a millionaire? Czy wiedzieliście, że ja jestem milionerem? In the last 2 years, przez ostatnie 2 lata, we have spent about 1.4 million złotych. Wydaliśmy około 1 400 000 złotych. On building orphanages. Na budowę sierocińców. That's being a millionaire. To znaczy, że jestem milionerem. And we've done so without ever asking anybody for one penny. I zrobiliśmy to nigdy nie prosząc o złotówkę. Debbie and me decided. Debbie i ja zdecydowaliśmy, that we will never raise support. Że nigdy nie będziemy prosić o wsparcie. Never. Nigdy. And that we will never ask for money. Nie będziemy prosić o pieniądze. And that we will never make debt. I nigdy nie zaciągniemy długu. I remember. Pamiętam. It was about 25 years ago. Jakieś 25 lat temu. I stood in front of our church that we planted in Austria. Stałem w kościele, który założyliśmy w Austrii. Maybe even more than 25 years ago. Mogło być nawet dawniej niż 25 lat temu. It was at the beginning of our first church. Na samym początku naszego pierwszego kościoła. And I remember I stood on one meeting. I pamiętam, że stałem tam na spotkaniu on Sunday, w niedzielę. And I said to the whole church. I powiedziałem do kościoła. I have decided. Zdecydowałem, that I will be a millionaire. Że będę milionerem. And that I will give millions to the kingdom of God. I przekażę miliony na Królestwo Boże. And people laughed at me. Ludzie się śmiali. Well, today I'm a millionaire. Pewnego dnia będę milionerem. I'm a millionaire with no money in the bank. Ale jestem teraz milionerem, który nie ma żadnych pieniędzy w banku. But constantly accessing millions from heaven. Ale ciągle ma dostęp do milionów z nieba. And it's going to constantly increase. Które cały czas się pomnażają. And that's a wonderful way to live life. Więc to jest wspaniały pomysł na życie. And I will show you how this belongs to you. Pokażę wam, że to jest również wasze. I was just talking to Ella earlier on. Rozmawiałem wcześniej z Elą. And Ella said to me. I Ela mi powiedziała. Probably the only limitations that we face. Że prawdopodobnie jedyne ograniczenia, z jakimi mamy do czynienia. Like in the kingdom and with missions. W królestwie na misji. Are financial limitations. To są ograniczenia finansowe. And that's very sad, but very true. To jest bardzo przykre, ale bardzo prawdziwe. If we could only understand, gdybyśmy mogli tylko zrozumieć, but today you will understand, w dniu, kiedy zrozumiemy to, you have to open your hearts. W dniu, kiedy to zrozumiesz, musisz otworzyć swoje serce. You have to listen and you have to apply. Musisz słuchać i musisz to stosować. Do you know, czy wiecie, the Bible says, że Biblia mówi, that in heaven there are streets of gold. Że w niebie są ulice ze złota. Now, you imagine. Wyobraźcie sobie teraz. In heaven there are streets of gold. W niebie są ulice ze złota. Gold. Złoto. So if you take a piece from the road in heaven. Więc jeżeli podniesiesz coś z ziemi w niebie. And bring it to earth. I przyniósłbyś to na ziemię. Wouldn't that be fun? Czy to nie byłoby coś fajnego? Well, but we can't do that. Ale nie możemy przecież tak zrobić. We can't go to heaven. Nie możemy pójść po prostu do nieba. Of course you can. Oczywiście, że tak, możemy. I told you last time at the follow-up. Na ostatnim follow-upie wam powiedziałem. Heaven is accessible for every Christian. Że niebo jest dostępne dla każdego chrześcijanina. We can live in heaven and on earth at the same time. Możemy żyć w niebie i na ziemi w tym samym czasie. So what happens if you would walk on the streets of heaven? Więc co wydarzyłoby się, gdybyś chodził po ulicach w niebie? You would have dust on your feet, like I have on my shoes now. Na stopach zbierałby się kurz, tak jak teraz na moich. But if the streets are gold, it would be gold dust. Ale jeżeli ulice są zrobione ze złota, byłby to złoty pył, kurz. Can you follow me? Jesteście ze mną? So if you just walk a little bit in heaven every day, więc gdybyś codziennie się przechadzał po niebie, that means you have dusty feet every day. Oznacza to, że miałbyś brudne stopy codziennie. Debbie still upset at me. Debbie ciągle jest na mnie trochę zła. And I tell you why. Powiem wam dlaczego. Sweetheart, forget the past. Kochanie, zapomnij o przeszłości. Listen. Posłuchajcie. We have such a fun relationship, her and me. Mamy naprawdę radosną relację. She's a lot of fun. Z nią mam dużo fanów.
Don't marry the wrong person. Więc nigdy nie wychodźcie, nie żeńcie się z niewłaściwą osobą. That'd be the most stupid thing you could ever do. To jest jedna z najgłupszych rzeczy, jakie można zrobić. Marry with purpose. Ożeńcie się, wyjdźcie za mąż z celem. But when I lived in America, North Carolina, kiedy mieszkałem w Stanach, w północnej Karolinie, I built myself a what I called a prayer room. Wybudowałem sobie coś, co nazwałem pokojem modlitwy. There was a little room, there was an external entrance. To było małe pomieszczenie z zewnętrznym wejściem. Nobody was allowed to go in there. Nikt nie mógł tam wejść. It was my most holy place. Ponieważ to było moje miejsce najświętsze. And I would never take any phone or internet in there. Nigdy nie brałem tam ze sobą telefonu, internetu, żaden. Just my Bible. Tylko moją Biblię. And Jesus. I Jezusa. And the Father and the Holy Spirit. Ojca i Ducha Świętego. But anyhow, I used to spend a few hours usually every day there. Zazwyczaj spędzałem tam kilka godzin dziennie. And after I had already done this for, I don't know, more than a year or so, I don't remember. I kiedy tak praktykowałem to przez około rok. I don't even know how Debbie and I talked about it. Pewnego dnia rozmawiałem o tym z Debbie. But I said to her, do you know that there is gold dust every single day on the carpet? Powiedziałem, czy wiesz, że tam na dywanie jest codziennie złoty kurz, złoty pył? Right where I sit and kneel. W miejscu, w którym siadam, w którym klękam. She said, let me see. Ona powiedziała, pozwól, że sprawdzę. I'll check. Powiedziałem, dobrze, idź zobacz. So she walked in and that was all the gold dust everywhere. Ona tam weszła i tam rzeczywiście był złoty pył. She said, what do you do with it? I ona powiedziała, co z tym robisz? I said, I vacuum it up every day. Mówię, odkurzam codziennie. She said, what? She said, don't do it. Ona to co? Nie rób tego. She actually gave me a little glass jar. Tak naprawdę dała mi taki pojemnik szklany. Because some of these were actually little gold plates, like little flakes. Część tego pyłu to były takie płatki złote. She said, put them in this jar. Powiedziałam, wkładaj je do tego naczynia. I said, no, I'll vacuum them up. Ja powiedziałam, nie, będę je odkurzał. She said, why would you do that? Ona mówi, dlaczego to robisz? I said, well, they just come back every day anyhow. Bo one i tak pojawiają się następnego dnia raz jeszcze. It's an unlimited supply. Jest to nieograniczona dostawa tych płatków. She still doesn't understand that until today. No więc ona wciąż tego nie rozumie do dziś. Huh? Nobody does. Nikt tego nie rozumie. Oops. Well, sorry. Przykro mi. How many of you do not know the story where Jesus multiplied bread and fish? Do not know it. Ilu z was nie zna historii, kiedy Jezus pomnożył chleb i rybę? Raise your hand if you don't know. Jeżeli nie znacie tej historii, proszę podnieść rękę. Okay, everybody knows it. Wszyscy ją znają. So we don't have to read it. Nie musimy jej czytać. For those of people who are watching online, dla osób, które nas oglądają przez internet, if you don't know it, it's John chapter 6, verse 1 to 13. Jeżeli nie znasz tej historii, jest ona zawarta w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 6, od 1 do 13. I'm going to show you some incredible principles there. Pokażę wam niesamowite zasady, które tam są zamieszczone. It was actually only last November that the Lord showed this to me. Pan pokazał mi to w listopadzie zeszłego roku. And it was overwhelming. To było coś niesamowitego. I've believed in this principle for probably 30 years. Wierzyłem w te zasady przez prawdopodobnie 30 lat już. We have lived by supernatural provision for decades, Debbie and I. Żyliśmy z ponadnaturalnego wsparcia za opatrzenia przez lata. I've written a thick book with almost 400 pages about supernatural provision. Napisałem nawet o tym książkę, prawie 400 stron. But I've never seen this until last November. Ale nigdy nie widziałem tego aż do listopada zeszłego roku. The Lord said to me, meditate on John 6. Pan powiedział mi, żebym medytował nad rozdziałem 6 Ewangelii Jana. And it was almost one year. Był to już prawie rok. Where I read John 6 almost every day. A kiedy czytałem ten rozdział Ewangelii prawie codziennie. And the Lord began to speak to me. I Pan zaczął do mnie mówić. But there was still stuff in there that I had not yet seen. Ale wciąż były tam rzeczy, których nie zauważyłem. And I arrived in the south of Brazil. Kiedy przyjechałem na południe Brazylii. They took me straight from the airport to the conference. Zabrali mnie prosto z lotniska na konferencję. Then I got to my hotel past midnight. Dotarłem do hotelu po północy. And in the morning at 8 o'clock the conference continued. I rano od 8 rano konferencja się rozpoczęła od nowa. But I was not the speaker. Ja wtedy nie byłem mówcą. I didn't speak until I think it was 1 o'clock. Mówiłem chyba dopiero o pierwszej.
So I did something what I normally don't do. Więc zrobiłem coś, czego zazwyczaj nie robię. I said to the pastor, look, don't pick me up tomorrow morning. Powiedziałem do pastora, nie przyjeżdżaj po mnie rano. I don't want to see anybody. Nie chcę się z nikim widzieć. Pick me up at 12 o'clock for lunch and then I will go and preach. Spotkajmy się o 12 na lunch, a potem będę nauczał. I said I just want to hang out with Jesus the whole morning. Powiedziałem, że po prostu chcę spędzić czas z Jezusem przez cały poranek. And I got up in the morning. Wstałem rano. And I was just hanging out with Jesus and meditating on John 6. Spędzałem czas z Jezusem, czytałem 6 rozdział Ewangelii Jana. And then the Lord showed this to me. I wtedy Bóg mi pokazał to. And I began to cry and cry. Zacząłem płakać. And I said, Lord. Powiedziałem, Panie. This is so incredible. To jest coś niezwykłego. This is wild and beautiful and incredible. To jest coś pięknego i niezwykłego. I said, Lord, thank you for speaking to me. Panie, dziękuję, że mi to pokazałeś. And he immediately replied. A on wtedy natychmiast odpowiedział. He said, no. Powiedział nie. I need to thank you for listening to me. Muszę podziękować Tobie za to, że mnie słuchasz. And I lost it. I nie wiedziałem wtedy, co się dzieje. You know, we have this attitude. Lord, speak to me. Mamy takie podejście, Panie, mów do mnie. But the Lord says, I'm always speaking. Where are my children taking time to listen to me? A Pan mówi, ja mówię zawsze wtedy, kiedy moje dzieci mają czas na to, żeby mnie posłuchać. And it was so strong. Thank you for listening to me. I to było coś niesamowicie mocnego. Dziękuję za to, że mnie posłuchałeś. Do you know how much revelation there is ready to be released in your heart if you would only learn to take time to listen? Wiecie, ile objawienia na was czeka, jeżeli tylko byście poświęcili czas na to, żeby go słuchać? So as we look at the story of the multiplication of bread and fish. Więc kiedy tutaj czytamy tę historię o pomnożeniu chleba i ryb. We will see something in there that is very powerful. Zobaczymy coś, co jest bardzo silne, mocne. But I want to give you a little introduction first. Chcę najpierw zrobić mały wstęp. Why did Jesus come to this earth? Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię? There are many answers to this question. Na to pytanie jest wiele odpowiedzi. And Christians usually find many different answers. I chrześcijanie mają różne odpowiedzi naprawdę na to pytanie. And they are all in the Bible. One są wszystkie zawarte w Biblii. The Bible says Jesus came to destroy the works of Satan. Biblia mówi, że Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła szatana. Jesus came to seek and save the lost. Po to, żeby zbawić zagubionych. Jesus came to do the work of the Father. Żeby wykonać dzieło Ojca. He came to die on the cross and bring the new covenant. Żeby umrzeć na krzyżu i przynieść nowe przymierze. So there are many reasons why Jesus came. It's not just a single reason. Więc jest wiele powodów, dla których przyszedł Jezus. But one of the biggest reasons that is often missed. Ale jeden z ważniejszych powodów, który często jest pomijany, is this. Jest taki. In the old covenant, God was a distant God. W starym przymierzu Bóg był Bogiem, który był odległy. It was considered absolute blasphemy to address God by his name. Żeby nazywać Boga po imieniu było uważane za kompletne bluźnierstwo. Especially to address him as father. A zwłaszcza nazywać go ojcem. That was blasphemy. To było bluźnierstwo. Jesus came. Jezus przyszedł. And the very first prayer he teaches his disciples starts like this: Our Father who is in heaven. Pierwsza modlitwa, której naucza swoich uczniów, brzmi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. That was not permitted among the Jews. To wśród Żydów było coś niedozwolonego. God was a holy, distant God. Bóg był świętym Bogiem, który był daleko. Don't address him as father. Nie mów do niego ojcze. He's distant and he's far away. On jest gdzieś daleko. And yet Jesus came and said, start like this. Our Father who is in heaven. A tu nagle przychodzi Jezus i mówi: zacznijcie tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. So Jesus came to reveal us the Father. Więc Jezus przyszedł po to, żeby objawić nam Ojca. He came to show us exactly how God really is. Przyszedł, aby pokazać nam, jaki Bóg naprawdę jest. You see, Colossians chapter 1 verse 15. W Kolosan 1, 15. And verse 16. I 16. Says this. Jest napisane. It's talking about Jesus. Mowa tu jest o Jezusie. It says in verse 15, he is the image of the invisible God. Wers 15 mówi, on jest obrazem Boga niewidzialnego. And then he continues in verse 16. I w 16. All things were created by him and for him. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko. We know the story about the thrones, the powers, the principalities. Znamy całą tą historię o zwierzchnościach. But here is the key. Ale klucz jest tutaj. He is the image of the invisible God. On jest obrazem niewidzialnego Boga. You can't truly see God anywhere else, only in Christ. Nie możesz zobaczyć Boga w inny sposób, jak tylko w Chrystusie.
Jesus came us to show how God is. Jezus przyszedł po to, żeby pokazać nam, jaki Bóg jest. Some people were really angry at me. Niektórzy się naprawdę na mnie wkurzają. When I told them, kiedy im mówię, if you truly don't have an intimate relationship with God as your father, jeżeli nie masz prawdziwej intymnej relacji z Bogiem jako swoim ojcem, and if you don't have the right picture of God as your father, nie masz właściwego obrazu Boga jako swojego ojca, stop reading your Bible for 3 months. Przestań czytać Biblię przez 3 miesiące. Just stop it. Przestań. The only thing you're allowed to read, jedyna rzecz, jaką możesz czytać, is the 4 Gospels. To Ewangelie. And in the Gospels you have to ignore everything that Jesus ever taught. I w tych Ewangeliach musisz pominąć wszystko, o czym nauczał Jezus. The only thing you need to focus on, jedyną rzeczą, na której musisz się skupić, is what he did. To jest to, co robił. How he lived. Jak żył. How he acted. Jak działał. And that's what you need to meditate on. I nad tym musisz medytować. And then you have to tell yourself, i musisz powiedzieć sam sobie, that's how God is. Taki jest Bóg. Once you see how God really is, kiedy już zobaczysz, jaki Bóg naprawdę jest, that incredible, wonderful, caring, loving Father, niesamowity, troskliwy, kochający Ojciec, then you can go back and read the rest of the Bible. Wtedy możesz wrócić i zacząć czytać już całą Biblię. See, Jesus wanted us to see how God really is. Bóg, Jezus chciał, żebyśmy zobaczyli, jaki Bóg naprawdę jest. Many Christians today have problems reconciling that incredible, wonderful Father with the God of the Old Testament. Wielu chrześcijan ma dziś problem, aby pogodzić tego wspaniałego Ojca z Bogiem Starego Przymierza, Starego Testamentu. Do you know what the real problem is? Wiecie, jaki jest prawdziwy problem? They read the Old Testament with the lenses of the Old Covenant. Czytają Stary Testament przez jakby okulary Nowego Przymierza. So it doesn't make sense. Więc to nie działa. They see a God that's not even there. Widzą Boga, którego tam nie ma. They interpret things because they don't understand Hebrew and God. They interpret things in the Old Testament because they don't understand neither Hebrew nor God. Interpretują rzeczy w Starym Testamencie, ale nie znają ani hebrajskiego, ani Boga. You can see Christ almost in every page of the Old Testament. Ale prawie na każdej stronie Starego Testamentu możesz zobaczyć Chrystusa. You can see him at the very beginning in Genesis. Nawet na samym początku w Księdze Rodzaju. Genesis chapter 1 verse 1, Jesus is already there. Już w pierwszym wierszu tej księgi jest tam obecny Jezus. In the beginning God created the heavens and the earth. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. If you look at the original, jeżeli spojrzymy na oryginał, the word God is plural. Słowo Bóg jest w liczbie mnogiej. The word created is singular. A słowo stworzył jest w liczbie pojedynczej. Bad grammar, good theology. Znowu zła gramatyka, ale dobra teologia. Gods. Bogowie. Father, Son and Holy Spirit. Ojciec, Syn i Duch Święty. Jesus was already there. Jezus był już tam. He was always there. Zawsze tam był. So you have to understand. Więc musimy zrozumieć, that because of a misunderstanding of the heart of God, że z powodu złego zrozumienia serca Bożego, we have placed terrible limitations upon our lives. Nałożyliśmy na swoje życie okropne granice, ograniczenia. So everything that Jesus did, więc wszystko, co zrobił Jezus, it was to show the Father. Miało na celu pokazanie Ojca. It wanted to show to you how God feels about you. Chciał pokazać wam, co Bóg czuje, kiedy o was myśli. That's how you need to approach Jesus. W ten sposób musimy podchodzić do Jezusa. That's how you need to read the Gospels. W ten sposób musimy czytać Ewangelię. So now let's go to the story of the multiplication of bread and fish. Więc wróćmy do historii pomnożenia chleba i ryby. Here is the first question. Pierwsze pytanie brzmi tak. Why did Jesus even do that? Dlaczego Jezus w ogóle to zrobił? Why did he do that? Dlaczego? Important question. Ważne pytanie. Remember. Pamiętajcie. Jesus shows how God feels about you. Jezus pokazuje, ujawnia nam to, co Bóg czuje w stosunku do nas. Jesus said in John 5, I only do what I see the Father do. Jest napisane, że Jezus robi tylko mówi, że robi tylko to, co widzi, że robi Ojciec. Now, John chapter 6 doesn't give us the detail why he actually multiplied bread and fish. Rozdział 6 Ewangelii Jana nie podaje nam powodu, dla którego Jezus naprawdę pomnożył chleb. But if you look at Matthew chapter 15, ale jeżeli spojrzymy na Ewangelię Mateusza 15, where he also multiplied bread and fish, gdzie również jest opisane to zdarzenie, he tells us in verse 32 why he did it. W wierszu 32 jest napisane, dlaczego to zrobił. It's important for you to understand why
Jesus did the things that he did. Ważne jest, żeby zrozumieć, dlaczego Jezus robił to, co robił. Because that shows what God thinks. Ponieważ pokazuje to, co myśli Bóg. Look at verse 32. Zobaczmy werset 32. Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude because they have continued with me for 3 days and have nothing to eat. I don't want to send them away hungry, lest they faint on the way. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł, żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. Now listen to me. Posłuchajcie mnie. This is talking about material provision. Mówimy tu o materialnym zaopatrzeniu. We can say this is talking about financial provision. Możemy nawet to nazwać zaopatrzeniem finansowym. It's talking about provision for your material needs. Chodzi tu o zaopatrzenie dla naszych materialnych potrzeb. Why did Jesus do that? Dlaczego Jezus to zrobił? Well, because they needed food. Ponieważ potrzebowali jedzenia. Well, because God provides. Ponieważ Bóg zaopatruje. No. Nie. He said, I have compassion. Powiedział, żal mi tego ludu. I don't want anybody to suffer material lack. Nie chcę, żeby ktokolwiek cierpiał z powodu materialnego braku. God hates poverty. Bóg nienawidzi biedy. Listen to me. God hates poverty. Bóg nienawidzi biedy. Do you understand that? Czy rozumiemy? Poverty is not a blessing, it's a curse. Bieda nie jest błogosławieństwem, jest przekleństwem. Financial lack is not a blessing, it's a curse. Finansowy brak nie jest błogosławieństwem, jest przekleństwem. Study the Bible. Czytajmy swoją Biblię. It's a curse. To jest przekleństwo. God has no pleasure in financial lack of anybody. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek miał finansowe braki. Jesus had compassion. Jezus odczuwał tutaj żal. His compassion was the motive to bring material provision. Współczuł tym ludziom, więc chciał ich zaopatrzyć materialny sposób. Do you know when I first moved to Brazil? Kiedy przeprowadziłem się do Brazylii, I saw poverty I've not even seen in Africa. Widziałem taką biedę, której nie widziałem nawet w Afryce. Now, I'm sure it is. I just haven't seen it, but I haven't been all over Africa either. Jestem pewien, że bieda w Afryce jest równie okropna, ale nie byłem wszędzie w Afryce. I've seen things I will share this after that really horrible. Widziałem rzeczy, o których wam potem powiem, co naprawdę straszne rzeczy. But something began to bother me. Ale coś zaczęło mi przeszkadzać, uwierać. And this is what bothered me. I to jest to, co mnie uwierało. I saw ridiculously filthy rich people. Widziałem obrzydliwie bogatych ludzi. Living next to children who were starving. Którzy mieszkali, żyli obok dzieci, które głodowały. And I began to be really upset. I to naprawdę mnie to smuciło. It's like, how can you live in wealth and there is a child dying for lack of hunger? How can you do this? Jak to jest możliwe, że możesz żyć w takim bogactwie, a obok ciebie dzieci umierają z głodu? Share what you have, for heaven's sake. Po prostu podziel się tym, co masz. But you know, God began to speak to me very strongly. Ale wtedy Bóg w bardzo mocny sposób do mnie powiedział. And he said to me, powiedział tak. There is nothing wrong with him being prosperous. There is just something wrong with the other one being poor. Nie ma nic złego w tym, że temu się dobrze powodzi. Jest coś nie tak z tym, który jest biedny. Because I got upset with the rich people. Bo ja się wkurzyłem wtedy na tego bogatego. And the Lord kept saying, that's my will. This is not my will. Ale Bóg powiedział, to jest moja wola, ale to nie jest moją wolą. Now listen to me. Posłuchajcie mnie. So we began to start orphanages. Więc zaczęliśmy tą pracę z sierocińcami. Not because anybody said something, because my heart broke. Nie dlatego, że ktoś coś powiedział, ale dlatego, że moje serce było złamane. Because I was crying when I saw the poor children. Mogłem tylko płakać, kiedy widziałem te biedne dzieci. So we just stepped out by complete faith, without a word from God, without anything. Więc przez wiarę po prostu to zaczęliśmy. Nie mieliśmy żadnych środków ku temu. There was no rhema, there was no direction, there was nothing. Żadnych wskazówek, niczego. Just a need. Tylko potrzeba. So we started. Więc zaczęliśmy. But then overnight we needed a lot of money. Ale nagle okazało się, że potrzebowaliśmy sporo pieniędzy. I live on a very normal, small little salary. No, żyję z bardzo normalnej, wręcz niskiej pensji. That doesn't pay my bills. Nie wystarcza na wszystkie moje rachunki. We decided that from the money for the children we will never take a penny for ourselves. No salary, nothing.
Ale zdecydowaliśmy, że z tych pieniędzy, które są dla dzieci, nigdy nie weźmiemy nic dla siebie, żadnego grosza. So suddenly overnight we had bills to pay. Ale nagle okazało się, że pewnego dnia musieliśmy zapłacić za rachunki. We have 12 employees. Mamy 12 pracowników, that we need to pay the salary every month. Którym musimy wypłacać wynagrodzenie co miesiąc. We need food for at the moment. Just now we're opening the next home, which has room for 150 children. Teraz otwieramy kolejny sierociniec, który ma pomieścić 150 dzieci. That's our third home. To jest już trzeci z nich. In 2 years. W ciągu 2 lat. So suddenly we had expenditure every month. Więc nagle pojawiły się wydatki co miesiąc. Expenditure, but no income. Mamy wydatki, ale nie mieliśmy dochodu. It's like, you know, if you have a mission organization that has income, that's one thing. Jeżeli mamy organizację misyjną, która ma dochód, to jest już jedna rzecz. We didn't have anything. A my nie mieliśmy nic. Just two crazy people, a need, and we bought a house. Po prostu 2 szaleńców, potrzeba, i nagle kupiliśmy dom. And then one day I was just in my room hanging out with Jesus. I pewnego dnia po prostu spędzałem czas z Jezusem w swoim pokoju. And the Lord said to me. I Bóg powiedział do mnie. Read Psalm 68. Przeczytaj Psalm 68. I thought, not again. Pomyślałem sobie, nie jeszcze raz. Because he told me that about 15 years ago. Ponieważ on nadmienił już mi to. Oh, no, maybe about 10 years ago. Jakieś 10 lat temu. And when he told me to read Psalm 68, then it turned our lives upside down. I kiedy wtedy powiedział mi, żebym przeczytał ten psalm, to wywróciło nasze życie do góry nogami. Because he spoke to me through a verse like this, which then ended up in 5 years of being therapeutic foster parents. Powiedział wtedy mi o wierszu z tego psalmu, który. Do you know foster parents? Yeah. Który skutkował tym, że zostaliśmy rodzicami zastępczymi dla dzieci. So first I thought, Psalm 68 again? Więc najpierw pomyślałem, Psalm 68 raz jeszcze. So I read Psalm 68. Dobrze, przeczytałem go więc. Nothing speaks to me. Nic do mnie specjalnie nie przemówiło. Next morning I spend time with Jesus, the Lord said, read Psalm 68. Następnego ranka spędzam czas z Jezusem, a Jezus mówi, przeczytaj Psalm 68. And this happened for about 2 or 3 weeks. I to trwało jakieś 2 albo 3 tygodnie. Finally I said. I w końcu powiedziałem. Lord. Panie. I'm not hearing something that you're trying to say. Nie słyszę czegoś, co próbujesz mi powiedzieć. You've got to up your voice a little bit. Musisz troszkę podkręcić głośność. And he says to me. Powiedział do mnie. I want you to read verse 10. Chcę, żebyś przeczytał werset 10. I don't know how the Polish Bible translates this. Nie wiem, jakie jest tłumaczenie w polskiej Biblii. So if it doesn't translate it like this, I want you to translate it from here. Here is what it says in the English New King James Version. W wersji angielska New King James Version. It says, "You, O God, provided from your goodness for the poor." Tu jest napisane tak: Ty, O Boże, zaopatrzyłeś mnie ze swojej dobroci dla biednych. And the Lord said to me. I Bóg powiedział do mnie: Never approach me on the basis of need. Nigdy nie podchodź do mnie, nie proś mnie na podstawie jakiejkolwiek potrzeby. Never ask me for anything for the orphans because they need something. Nigdy nie proś mnie o nic dla tych sierot, ponieważ one czegoś potrzebują. I don't provide because of need. Ja nie zaopatruję z powodu potrzeby. I provide because I'm good. Ale zaopatruję, ponieważ jestem dobry. And I'm always good. A dobry jestem zawsze. Therefore I always provide. I dlatego zawsze zaopatruję. I sat in my chair and I wept and I wept and I wept. Usiadłem na krześle i mogłem tylko płakać. You provide from your goodness for the needy. Zaopatrujesz potrzebujących ze swojej dobroci. You see the different approach? Widzicie inne podejście? We look at a need. Patrzymy na potrzebę. And then we ask God to fix our need. I prosimy Boga, żeby ją zaspokoił. We see the need and ask God to provide. Widzimy potrzebę i prosimy Boga, żeby zaopatrzył. But God is not motivated by need. Ale to nie motywuje Boga. He's motivated by his incredibly wonderful character. Jest motywowany swoim niesamowicie cudownym charakterem. He provides from his goodness. Zaopatruje, dlatego że jest dobry. Because he's good, he provides. Ponieważ jest dobry, zaopatruje. That releases a level of faith in my heart that's beyond words. I to uruchamia wiarę, która jest aż niezrozumiała. You know, there is something inside of my heart that's almost there are no words to explain. Jest coś w moim sercu, na które nie znajduję słów, żeby to opisać. You know, it's like if they tell me in the orphanage we need 100,000 tomorrow and we have nothing, I smile. Jeżeli ktoś mi powie z pracowników, że potrzebujemy 120 tysięcy na sierociniec, a my nie mamy nic, ja się po prostu uśmiecham. I smile.
Uśmiecham się. I used to go to my room and pray and ask God to provide. Wcześniej szedłem do swojego pokoju i modliłem się do Boga, żeby zaopatrzył. Because we literally live by faith, meaning no human being will ever know of the need that we have. Ponieważ żyliśmy w taki sposób z wiary, że naprawdę żaden człowiek nie wiedział o potrzebach, które mamy. That's how we consider living by faith. To uważamy za życie wiarą. But you know today? Ale dzisiaj? If they say we need 100,000. Potrzebujemy 100 tysięcy. I smile, I said, okay, I'll transfer it to the account, no problem. Ja się uśmiecham, mówię, dobrze, przeleję to na rachunek, nie ma problemu. 100,000, 200,000, a million, whatever. 100 tysięcy, 200 tysięcy, milion, cokolwiek chcecie. Whatever. Cokolwiek. You know why? Wiecie dlaczego? Because he is never motivated by need. He's motivated by his own goodness. Ponieważ Boga nie motywuje potrzeba, jego motywuje jego własna dobroć. If you doubt his goodness, you will never access the wealth of heaven. Jeżeli wątpisz w jego dobroć, nigdy nie będziesz miał dostępu do bogactwa, które jest w niebie. If your heart is not 100% convinced how good he is, you will not access what belongs to you. Jeżeli twoje serce nie jest przekonane w 100% jak dobry on jest, nigdy nie będziesz miał dostępu do tego, co jest tam dla ciebie. So we need to convince our own hearts of the goodness of God. Więc musimy przekonywać swoje własne serce a propos tego, jak dobry jest Bóg. Before you can trust God to give you good things, you have to trust him that he is a good God. Zanim zaufasz Bogu, że jest w stanie dać ci dobre rzeczy, musisz zaufać w jego dobroć. He is Jehovah Jireh, the Lord who provides. He is not the Lord who takes away. On jest Jehovah Jireh, ten, który zaopatruje, a nie ten, który zabiera. You know, people have based a theology on the book of Job. That's ridiculous. Są ludzie, którzy opierają swoją teologię na księdze Joba. To jest niesamowite. We sing it in our churches. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Nawet śpiewamy w kościele: Pan daje, Pan odbiera, niech będzie błogosławione jego imię. Because we haven't understood many things in the Bible. Ponieważ nie zrozumieliśmy jeszcze wielu rzeczy w Biblii. You can't put a theology on something that Job said. Nie możesz budować swojej teologii na tym, co powiedział Job. It's not the word of God, it's the word of Job. To nie jest słowo Boże, to jest słowo Joba. It's not what God said, it's what Job said. To nie jest coś, co powiedział Bóg, to powiedział Job. God put it in the Bible for a purpose for us to learn something, but it's not what he said. Bóg umieścił to w Biblii, żebyśmy mogli się czegoś nauczyć, ale to nie są jego słowa. God cannot act against his name because his name is his character. Bóg nie może działać w sprzeczności ze swoim imieniem, ponieważ jego imię to jego natura. And his name is Jehovah Jireh. A jego imię to Jehovah Jireh. The Lord our provider. Pan nasz zaopatrzyciel. That's his character. To jest jego charakter. Most Christians live by what they can provide with their own sweat, hands, whatever. Wielu chrześcijan żyje z tego, co sami mogą, się zaopatrzyć dzięki swoim wysiłkom, swojemu potowi. So they live the whole life with financial limitations. Więc całe ich życie mija w ograniczeniach finansowych. Because they always limit themselves to what they can do. Ponieważ zawsze ograniczają się tylko do tego, co sami mogą zrobić. My job gives me this much, therefore I can only afford that much. Moja praca daje mi tyle pieniędzy, więc mogę stać mnie tylko na tyle. It's good to be wise and good to budget. Dobrze jest być mądrym, dobrze jest mieć budżet. I'm not talking about this. Nie wchodzę w to. But what I'm saying is stop limiting God to the money that you can bring home. Ale chcę wam powiedzieć, nie ograniczajcie Boga a propos kwoty pieniędzy, którą możecie przynieść do domu. Out of his goodness he provides for the poor. On zaopatruje biednych ze swojej dobroci. If you could visit our orphanage. Gdybyście mogli zobaczyć nasz sierociniec. It's in the middle of a horrifically poor area. Znajduje się on w środku przeokropnie biednego, biednej części miasta. Every time we drive there, Debbie prays because the roads are so horrible. Za każdym razem, kiedy tam jedziemy samochodem, Debbie się modli, ponieważ droga jest fatalna. I don't know if she prays for her back, for her head, or for the car not to break. Nie wiem, czy modli się o swoją głowę, o swoje ciało, kręgosłup, czy o samochód, żeby się nie zepsuł. Myślę, że może się modlić o cud, żeby ta droga się wyprostowała. Naprawdę, ten sierocinic jest w okropnej okolicy. Mąż tej kobiety, która mąż i żona, którzy są właścicielami tego sierocińca. Zdarzyło się, że wysiadł z samochodu, ktoś mu przestawił broń do skroni. And they took the car, the wallet, everything. Zabrali mu samochód, pieniądze, wszystko. And he was glad he was still alive.
A on był szczęśliwy, że uszedł z życiem. And in the middle of this poor place, więc w tym biednym miejscu there is the most beautiful home for children. Jest najpiękniejszy dom dla dzieci. I said to the people, powiedziałem, everything will be top quality. Że wszystko w tym miejscu będzie miało największą najlepszą jakość. Top. Najlepsze. I'm not going to have children be taken into the orphanage who have the idea, well, God is good that he gives me home, but he's still pretty poor. Nie pozwolę, żeby dzieci, które są przeprowadzane do sierocińca, miały takie przekonanie, że Bóg jest na tyle dobry, żeby dać mi dom, ale nie przepiękny dom. So all of our three houses that we have at the moment are really, really nice. Więc wszystkie te trzy sierocińce, które w tej chwili mamy, są naprawdę fajnym miejscem. Spacious. Przestrzenne. Beautiful playground for the children. Piękne place zabaw dla dzieci. The bedrooms are really nice. Sypialnie naprawdę fajnie wyglądają. Colorful. Są kolorowe. Furnishes are really top. Umeblowane naprawdę na wysokiej jakości meble. The storage room is full of good food. W spiżarni jest dużo fajnego jedzenia, dobrego. They eat well every day. Codziennie dobrze jedzą. They got nice clothes. Mają ładne ubrania. Like in the middle of poverty, there is this oasis of God's goodness. Tak w tym biednej okolicy mamy oazę dobroci Bożej. God is good. Bóg jest dobry. His motive for provision is his own goodness and compassion. Jego zaopatrzenie wynika z jego dobroci i z jego pasji. Let me tell you a little story. Pozwólcie, że powiem wam historię. Just because maybe it'll help you. Może to wam pomoże. We have two grown sons. Mamy dwóch dorosłych synów. They live in Nashville. Mieszkają w Nashville. In America. W Ameryce. Our youngest son just graduated from college. Nasz młodszy syn kończy właśnie college. He was 28 years old. Miał 28 lat. And he finally decided to go to college. I zdecydował, że właśnie zacznie naukę w college'u. So his graduation was last month. W zeszłym miesiącu skończył. Debbie said, I really, really need to be at his graduation. I Debbie powiedziała, że naprawdę chce być na ceremonii zakończenia szkoły. Actually, she said, we really need to be at his graduation. Tak naprawdę powiedziała, my musimy tam być. I said, baby, you go. Powiedziałem, jedź tam w takim razie. I can't. Ale ja nie mogę. Because I'm preaching at this big youth evangelistic thing here in Brazil during carnival. Ponieważ w Brazylii mam głosić w czasie karnawału na takiej dużej ewangelizacji dla młodzieży. And we already planned that she would go and I would not. Więc zaplanowaliśmy już, że ona pojedzie, a ja zostanę. But I thought, ale pomyślałem potem, you know, I need to be there. Chyba powinienem tam jednak być. So I sent my other son to preach instead of me. Więc poprosiłem mojego drugiego syna, żeby głosił tam za mnie. You didn't know that, did you? Nie wiedziałeś o tym. Mateusz preached. Ale anyhow, tak było. He went and preached. Tak czy inaczej, był tam, głosił. And I flew to America. A ja poleciałem do Ameryki. My son who graduated from college. Mój syn skończył college. He has a car that's very old. Ma samochód, bardzo stary samochód. And he really needed to replace the car. I naprawdę potrzebował nowego. He worked very hard and studied very hard. Bardzo ciężko pracował, bardzo dużo się uczył. He was the second top student of the entire college. Był drugim najlepszym studentem w całym college'u. We were so proud of our boy. Byliśmy tacy z niego dumni. He was the top in his class and the second in the whole college. Był najlepszy w swojej grupie i drugi w całej szkole. And I remember I was just hanging out with Jesus. I pamiętam, że spędzałem czas z Jezusem. If you noticed, I like to do that. Jeśli nie zauważyliście jeszcze, lubię to robić. And I said, i powiedziałem, Lord, Panie, I want to bless Chris. Chcę pobłogosławić Chrisa with a car. Samochodem. I didn't say, Lord, provide for a car. Nie powiedziałem, Panie, proszę zaopatrz mnie w samochód. I just said, I want to bless Chris with a car. Powiedziałem tylko, Panie, chcę go pobłogosławić samochodem. And he immediately replied to me. I on mi natychmiast odpowiedział. He said, sure. Powiedział, okay. How much would you like to spend on a car for him? Ile chciałbyś wydać na taki samochód? And I remember I thought, well, that's interesting. I pomyślałem sobie, to jest coś ciekawego. Usually we ask God what we want him to give us. He asks me what I want to have from him. Zazwyczaj my pytamy, prosimy Boga o tak dużo, jak potrzebujemy, a tutaj on pyta mnie, ile potrzebuję, ile bym chciał. I should have said a Ferrari. Powinienem był powiedzieć Ferrari. But then that probably wouldn't have been good the way he drives. Ale prawdopodobnie nie byłoby to najrozsądniejsze, mając na uwadze to, jak jeździ. Because he's a little crazy like his dad. On jest trochę szalony, trochę jak jego tata. I said, powiedziałem więc, Lord, Panie, I want to buy him a car for $12,000.
chce mu kupić samochód za 12 tysięcy dolarów. Do you know what happened? Wiecie, co się stało? Without telling anybody or asking God. Nie mówiłem o tym nikomu innemu, nie prosiłem o to Boga. The next day, out of nowhere, this guy that I hardly know sends me $5,000. Następnego dnia znikąd gość, którego właściwie nie znam, przesyła mi 5000 dolarów. And then another person is reminding, another person, another person, another person. I jeszcze jedna osoba i kolejna i kolejna. So I looked for a car for him in Nashville. Więc zacząłem szukać samochodu dla Chrisa w Nashville. And I found a very nice Hyundai Sonata. I znalazłem bardzo fajnego Hyundai Sonata. Which is really nice big car. Fajne duże auto. Only less than one year old. Miało to auto. And it was $11,989. I kosztowało 11,989 dolarów. I said, that's my car. Pomyślałem, to jest moje auto. So I go there and I said, we're gonna buy this car. Poszedłem tam, powiedziałem, chciałbym je kupić. And the guy says, oh, our manager made a mistake. A ten człowiek mówi, nasz kierownik zrobił tutaj błąd. He advertised it with the wrong price. Ogłosił to auto ze złą ceną. The value of the car is $15,000. Wartość tego samochodu to 15 tysięcy dolarów. But because he made the mistake, we have to sell it to you for that price. Ale ponieważ on zrobił taki błąd, musimy ci teraz sprzedać to auto za tą cenę. Isn't God good? Czy Bóg nie jest dobry? Isn't he kind? Czy nie jest uczynny? Isn't he generous? Czy nie jest hojny? I said to my son. Powiedziałem do mojemu synowi. I'm glad you finally got a decent car because now when mom and dad come in town, you have space to pick us up. Cieszę się, że w końcu masz fajne auto, ponieważ kiedy mama i tata przyjadą do miasta, możesz nas przewieźć. But listen to me. Posłuchajcie mnie. God is kind and generous and compassionate. Bóg jest dobry, hojny i ma współczucie. Don't allow your past experience to put a wrong image on God. Nie pozwólcie, aby wasze przeszłe doświadczenia malowały zły obraz Boga. Jesus came to show the Father. Jezus przyszedł po to, aby pokazać nam Ojca. He multiplied bread and fish because he had compassion, not because he had to or they had a need. Pomnożył chleb i ryby, ponieważ odczuwał współczucie, nie dlatego, że musiał to zrobić. Look at verse 5. Spójrzmy na werset 5. In John chapter 6. Ewangelii Jana 6. The story of material provision. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that they may eat? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co ma czynić. Isn't that interesting? Czy to nie jest ciekawe? So what looks like a test in the life of the Christian, in the life of Philip? Coś, co wygląda na test w życiu chrześcijanina, tutaj Filipa. Where are we going to take provision from? Skąd znajdziemy zaopatrzenie? Jesus himself said this. Sam Jezus wypowiedział te słowa. But he said it to test Philip. Ale powiedział to tylko po to, żeby zbadać to Filipa. Test what? Żeby przetestować co? To test the belief of his heart. Żeby sprawdzić przekonanie jego serca. Look, he said it, but he already knew what would happen. Powiedział to, ale sam już wiedział, co się stanie. Jesus didn't say it because he was not sure. Jezus nie wypowiedział tych słów, ponieważ nie był pewien. The question sounds like Jesus was not yet sure. To pytanie brzmi tak, jakby Jezus nie był pewny. Where shall we buy bread to eat? Gdzie kupimy chleb? If I ask you this question, jeżeli zadam wam takie pytanie, you think that I don't have any idea where we get bread from. Pomyślisz sobie, że nie mam pojęcia, skąd wziąć chleb. But that was not true. Ale to nie była prawda. Jesus said it because he already had decided where the bread would come from. Jezus to wypowiedział, mimo to, że wiedział, skąd ten chleb przyjdzie. But he wanted to test the heart of Philip. Ale chciał wystawić serce Filipa na próbę. Listen to me carefully. Posłuchajcie mnie uważnie. Lack of provision tests your heart and shows you what you really believe. Brak zaopatrzenia testuje wasze serce i pokazuje, w co naprawdę wierzycie. It does two things. Czyni dwie rzeczy. It reveals the true belief of your heart. Ujawnia prawdziwe motywacje, prawdziwą wiarę twojego serca. But the Lord has a second purpose. Ale Bóg ma jeszcze drugi cel. He wants to let you know that he has already made his decision. Chce dać ci do zrozumienia, że on już podjął swoją decyzję. The Bible says he already knew. Biblia mówi, że on już wiedział, co zrobić. So in other words, Jesus already decided. Listen, generous provision has already is already a done deal.
Jezus już zdecydował, że hojne zaopatrzenie to już jest załatwiona sprawa tutaj. Even in the middle of the test. Nawet w środku tej próby. As far as God is concerned, it has already been decided. Jeżeli chodzi o stronę Boga, to już się dokonało, już zostało zdecydowane. We look at our tests of faith. Patrzymy na nasze testy wiary. And then we think God is the one who wants us to go through a period of difficulty. I wtedy patrzymy na to i myślimy, to Bóg chce, żebyśmy przeszli przez ten okres trudności. In the new covenant, God does not send his children in the wilderness. W Nowym Przymierzu Bóg nie wysyła swoich dzieci na pustynię. Forget that theology. Zapomnijcie tą teologię. Jesus went in the wilderness for me so that I can enter the promised land. Jezus poszedł na pustynię za mnie po to, żebym ja mógł trafić prosto do ziemi obiecanej. Jesus already decided. Jezus już zdecydował. He already knew. Już wiedział. Throughout the whole Old Testament, w całym Nowym Testamencie, and even the Old Covenant, nawet w Starym Przymierzu, we clearly see the desire of God to generously provide material things for his children. Widzimy pragnienie Boże, żeby w hojny sposób zaopatrywać swoje dzieci. It's so clear all over the Bible. Jest to bardzo wyraźne w całej Biblii. The theology that many Christians have is far from the Bible. A teologia, której trzyma się wielu chrześcijan, jest daleka od Biblii. What is the very first provision that God ever gave to people? Jakie jest pierwsze w ogóle zaopatrzenie, jakie Bóg kiedykolwiek dał ludziom? What's the very first material provision? Jakie jest pierwsze materialne zaopatrzenie? Mana? Mana, no. Eden, Garden of Eden. No, before close. Garden of Eden. Ogród Eden. What did God do in the Garden of Eden? Co zrobił Bóg w ogrodzie Eden? According to the world, to the World Science Society, według Stowarzyszenia Nauki Światowej, there are 100,000 of different types of trees. Jest 100 tysięcy różnych drzew. If you go to Brazil with me, jeżeli pojechalibyście ze mną do Brazylii, you will find fruit tree that you have no idea exists. Zobaczylibyście drzewa, które owocowe drzewa, o których nie mieliście pojęcia. How many palm trees are there, baby? Ile tam jest rodzajów palm? 2600. 2600 types, different types of palm trees. 2600 różnych rodzajów palm. Come to my country and you will see how many different fruits grow on palm trees. Przyjedźcie do Brazylii, zobaczcie, ile różnych owoców można na nich rosnąć. Thousands of beautiful fruit trees. Tysiące pięknych owocowych drzew. Thousands. Tysiące. God created. Które stworzył Bóg. For whom? Dla kogo? For whom? Dla kogo? Look at Genesis 2:16. Spójrzmy na pierwszą księgę Mojżeszową 2:16. You know, religion twists the picture of God. Religia wypacza obraz Boga. Religion focuses on Genesis 2:17. Religia skupia się na pierwszej księdze Mojżeszowej 1:17. Don't eat from that tree. Nie wolno ci jeść z tego drzewa. Religion brings law. Religia przynosi prawo. Law brings death. A prawo przynosi śmierć. But Jesus came to take us to the tree of life. Ale Jezus przyszedł po to, żeby zabrać nas do drzewa życia. Look at Genesis 2:16. Spójrzmy na pierwszą księgę Mojżeszową 2:16. God did not say. Bóg nie powiedział. Hey Adam. Hey Adamie. If you want to, you can enjoy thousands of good fruit trees. Jeżeli chcesz, możesz cieszyć się tysiącami pięknych drzew owocowych. There are way more trees that he could ever eat from. Tych drzew było za dużo, z których mógłby jeść. I mean, thousands of trees. Tysiące różnych drzew. 100,000 different types of trees. 100 tysięcy różnych rodzajów drzew. Let's imagine just 10% of fruit trees. Wyobraźmy sobie, że tylko 10% z tego to są drzewa owocowe. That means 10,000 fruit trees, different. To oznacza 10 tysięcy różnych drzew owocowych. So today you eat apple. Dzisiaj jemy jabłka. Tomorrow you eat banana. Jutro banany. Then the next day you eat acai. Następnego dnia acai. Then the next day you eat chabuchicaba. Chapuchicaba. Następnego chapuchicaba. So, you know how long you need to eat through all the different fruit trees? Wiecie, ile dni byście potrzebowali, żeby spróbować każdego owocu? You need approximately 30 years. Prawdopodobnie byłoby to około 30 lat.
Why did God do this? Dlaczego Bóg to zrobił? But not only that he did it. Nie tylko to. There is one word in Genesis 2:16 that I love, 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 love. W Księdze Rodzaju jest 2:16 jest jedno słowo, które uwielbiam. The Lord God commanded man. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Does it say commanded to? Because it's in the original. The Lord did not say Adam enjoy. Pan nie powiedział Adamie ciesz się tym. The Lord says Adam, I have a commandment for you. Powiedział Adamie, rozkazuję ci. He said freely eat from every tree of the garden. Powiedział z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. How do you like that commandment? Podoba wam się taki rozkaz? I command you to enjoy my generosity. Rozkazuję ci, żebyś cieszył się moją hojnością. That's a commandment that very few Christians live. To jest rozkaz, który nie jest przestrzegany przez wielu chrześcijan. It's a commandment of God. To jest rozkaz Boży. God says, Adam, listen to me carefully. Bóg powiedział Adamie, słuchaj mnie, I have a commandment for you. Mam dla ciebie przykazanie. You better enjoy all my kindness and generosity. Lepiej, żebyś cieszył się moją hojnością i moją dobrocią. I have given it to you to enjoy. Dałem ci to wszystko dla ciebie. That's my God. To jest mój Bóg. That's my God. Taki jest mój Bóg. Do you know, I promised my girlfriend. Obiecałem swojej dziewczynie. I have several girlfriends. Mam kilka dziewczyn. Maybe that surprises you. Może to was zaskakuje. But I have one girlfriend among all the girlfriends. Ale mam taką jedną dziewczynę wśród tych wszystkich innych dziewczyn. Her name is Debbie. Ma na imię Debbie. She allows me to have other girlfriends. I ona mi pozwala, żebym miał inne dziewczyny. Because she knows she's the girlfriend of girlfriends. Ponieważ wie, że jest dziewczyną nad dziewczynami. So I said to my girlfriend. Więc powiedziałem swojej dziewczynie. I didn't say to a girlfriend, to the girlfriend. Powiedziałem tej konkretnej dziewczynie. I said, hey, sweetie. Powiedziałem, kochanie. For our 30th wedding anniversary. Na naszą 30. rocznicę ślubu. I'm gonna give you a whole week. Dam ci cały tydzień. I will not turn my phone on for a week. Nie włączę swojego telefonu przez ten tydzień. I'm not gonna do anything. I'll be yours. Nie zrobię niczego innego. Będę cały twój. Just think, because you're cute, you can get away with everything, huh? Anyhow. Oh, cut that. I forgot we're on film. Wytnijmy ten fragment. Anyhow. I said to her, 1 week will belong to you, 7 days. Powiedziałem więc, że cały tydzień będzie należał do ciebie, 7 dni. She had never been on a cruise. Ale nigdy nie była na rejsie. So she wanted to go to cruise to the Caribbean. Chciała taki, odbyć taki rejs po Karaibach. I said, I'll take you. Powiedziałem, wezmę cię. We live in Brazil. There is no ships going to the Caribbean from Brazil. Mieszkamy w Brazylii, ale z Brazylii nie ma statków, które wypływają na takie rejsy. But you know what God did? Ale wiecie, co zrobił Bóg? Exactly at the time of our wedding anniversary. Dokładnie w czas naszej rocznicy ślubu. This church in America said. Usłyszałem od kościoła w Stanach. For 2 years you have promised to do a conference at our church. Usłyszałem od nich, przez 2 lata obiecujesz nam, że poprowadzisz konferencję u nas w kościele. This year you have to keep your promise. I w tym roku musisz dotrzymać swojej obietnicy. I said, my agenda is pretty full. When? Powiedziałem, mój plan jest dosyć wypełniony. Kiedy? The only date that I had free and they wanted was just before my wedding anniversary. Jedyny dzień, który miałem wolny, a im pasował, był tuż przed naszą rocznicą ślubu. Ponieważ już w swój kalendarz wpisałem ten tydzień, który miał być wyjęty na nasze wakacje. So said to me, powiedzieli wtedy do mnie, but there is no way we're gonna let you come without Debbie. Ale nie ma w ogóle opcji, żebyś przyjechał bez Debbie. We're gonna pay both of your flights. Kupimy dla was bilety. I said, cool. Okay. So anyway, we went. Pojechaliśmy. And I found a cruise. Znalazłem taki rejs. We've never been on a cruise in our lives. Nigdy w życiu wcześniej nie byliśmy na rejsie. So we booked the cruise. Zabukowaliśmy. And after I had already booked the cruise. I kiedy już zabukowałem ten rejs, I was just hanging out with Jesus. Po prostu spędziłem trochę czasu z Jezusem. And he said, why did you do that? I Jezus powiedział, dlaczego to zrobiłeś? I said, I promised her to take her on a cruise. Sorry. Bo obiecałem Debbie, że zabiorę ją na rejs. Przepraszam. He said, no, I want you to take her on that cruise. Jezus powiedział, nie, wszystko w porządku. Chcę, żebyś pojechał na ten rejs. But why did you book that cabin? Ale dlaczego zabukowałeś taką kabinę? I don't want you to put her in the cabin. Nie chcę, żebyś się w takim pomieszczeniu tam płynęli. I want you to put her in the penthouse. Chcę, żebyście byli w takim luksusowym miejscu. Like, I said, oh, okay. Powiedziałem, okay. He said, I love her so much. Powiedział, ja tak bardzo ją kocham. I want her to be there.
chcę, żeby tam spędziła ten czas. I said, okay. Powiedziałem, dobrze. So she was not at home. Nie było jej wtedy ze mną. So I called the hotline, the cruise hotline. Zadzwoniłem więc tam na linię informacyjną tego rejsu. Ma'am, I booked this cruise. Powiedziałem, proszę pani, zabukowałem taki I rejs, need to make some changes. Ale muszę wprowadzić zmiany. I said, I need to have the top thing here. Muszę mieć ten, tą najwyższy, so najwyższy poziom. So she told me. Ona mi odpowiedziała. She said, are you sure? Jest pan pewien? I said, yes. Tak. She said, do you know how much it costs? Czy wie pan, ile to kosztuje? I really don't care. Naprawdę mnie to nie obchodzi. That was in April. To było w kwietniu. She said, sir. Powiedziała, proszę pana. If by June you don't pay everything in full, you will lose everything, $2,000 deposit. Powiedziała, proszę pana, jeżeli do końca czerwca nie zapłaci pan całej kwoty, straci pan zaliczkę. She tried to talk me out of it. Próbowała mnie namówić, żebym z tego zrezygnował. I said, that's fine. Powiedziałem, dobrze, w porządku, zróbmy tak. She said, you really must love your wife. Ona na to, musi pan naprawdę kochać swoją żonę. She said, do you have a brother? Czy ma pan może brata? It's really true. She really said that. Tak było, powiedziała to. I said, I have three. Powiedziałem, mam trzech. But my wife always says, none is like me. Ale moja żona mówi, że żaden z nich nie jest taki jak ja. Thank you, sweetheart. So anyhow, I booked this thing. Więc zabukowałem ten pokój. I didn't have the money. Nie miałem żadnych pieniędzy. But I booked it. Ale go zabukowałem. Because I have a God that's so ridiculously generous and has no limits. Ponieważ mam Boga, który jest niesamowicie hojny, który nie ma żadnych ograniczeń. Next week a guy comes to me. W kolejnym tygodniu podchodzi do mnie człowiek and says, i mówi: God told me. Bóg mi powiedział, to give you $3,000. Żeby dać ci $3,000. I said, and God told me to take it. A ja na to, a Bóg powiedział mi, że mam je od ciebie wziąć. And then the next week, somebody else gave me, and the next week, and within 3 weeks, three people gave me a big amount of money. I przez trzy kolejne tygodnie, trzy osoby dały mi duże kwoty pieniędzy. Ask her if she liked the cruise. Zapytajcie Debbie, czy jej się podobało na rejsie. Now listen to me. Posłuchajcie. Listen carefully. Posłuchajcie mnie uważnie. God commanded them to enjoy his generosity. Bóg nakazuje nam, abyśmy cieszyli się jego hojnością. Throughout the whole Old Testament we see that God is a generous God who loves to prosper his children. W całym Starym Testamencie widzimy, że Bóg jest hojnym Bogiem, który chce, żeby jego dzieci prosperowały. Yes, I understand the abuse. Tak, rozumiem wykorzystywanie. I understand people have become greedy and selfish with money. Yes, I know. Rozumiem, kiedy ludzie chcą zatrzymać wszystkie pieniądze dla siebie. Rozumiem But to. That does not give us the right to change the Bible. Ale to nie daje nam prawa, aby zmieniać Biblię. It does not give us that right. Nie mamy takiego prawa. How we steward the finances is a different story. To, w jaki sposób jesteśmy szafarzami tych finansów, to jest inna historia. But just because people mishandle money does not give us the right to change the Bible. Ale to fakt, sam fakt, że ludzie źle obchodzą się z pieniędzmi, nie daje nam podstaw do tego, żeby zmieniać Biblię. Listen to me. Posłuchajcie mnie. When I had this 56 minutes encounter with God. Kiedy miałem to spotkanie z Bogiem przez 56 minut. One of the many things God said to me was this. Jedną z wielu rzeczy, które Bóg mi powiedział, he było, said, Reinhard, powiedział Reinhard, I want every single one of my children to be a millionaire. Chcę, żeby każde z moich dzieci było milionerem. And then he added, a potem dodał, because I want the gospel of the kingdom to be, he said, because I want my children to be blessed. Ponieważ chcę, żeby moje dzieci były błogosławione. And I want the gospel of the kingdom to be preached in the whole world. I chcę, żeby Ewangelia Królestwa była głoszona na całym świecie. And I don't want lack of finances to stop this. I nie chcę, żeby powstrzymał to brak finansów. And then he said, a potem powiedział, he said, very few of my children bardzo niewiele z moich dzieci have learned to access the wealth of heaven by faith. Nauczyło się, jak sięgać do bogactwa nieba przez wiarę. And most of those who have learned it, most of them who have learned it, ci z nich, którzy się tego nauczyli, they have allowed the hearts to be conquered by the love of money. Pozwolili, aby ich serca zostały zdobyte przez miłość do pieniędzy. And that makes me very sad. I to mnie bardzo smuci. And the father was crying. I ojciec wtedy płakał. So I said,
Powiedziałem więc: I'm going to be a millionaire and will never allow my heart to be conquered by the love of money. Zostanę milionerem i nigdy nie pozwolę, żeby pieniądze zdobyły moje serce. Let me show you from the story of multiplication of bread. Pozwólcie, że wam pokażę z tej historii o pomnożeniu chleba. What the Lord showed me that morning last November. Co Bóg pokazał mi tego ranka ostatniego listopada. Look at John chapter 6 verse 11. Ewangelia Jana 6:11. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Do you see? Czy widzicie? As much as they wanted. Tyle, ile chcieli. The Lord said to me. Bóg mi powiedział: Who decided how much bread and fish they had? Me or them? Kto zdecydował, ile chleba i ryb mogą wziąć? Ja czy oni? I sat on my back, I began to weep. Usiadłem wtedy na łóżku, zacząłem płakać. I thought, oh my goodness. Pomyślałem, o mój Boże. Jesus is ridiculously generous. Jezus jest niesamowicie hojny. He makes the decision to let you choose how much you have. Podejmuje decyzję, aby pozwolić tobie zdecydować, ile chcesz. Christians suffer lack and we blame God. Chrześcijanie cierpią z powodu braków i obwiniają o to Boga. We suffer lack and we say God did not provide. Odczuwamy brak i mówimy, Bóg nas nie zaopatrzył. He has given us everything that we need. A On dał nam wszystko, czego potrzebujemy. We can freely access the wealth of heaven. Mamy wolny dostęp do bogactwa nieba. Look what the Bible says. Zobaczmy, co mówi Biblia. As much as they wanted. Tyle, ile chcieli. So as long as they took, there would be multiplication. Więc tak długo, jak brali z tego chleba, było następowało pomnożenie. As long as somebody said, I want more, there was more fish and bread coming. Jeżeli tylko ktoś powiedział, potrzebuję więcej, chcę więcej, było więcej chleba i więcej ryb. We have the idea that God decides how much we have. Nam się wydaje, że to Bóg decyduje, ile możemy dostać. Remember, Jesus came to reveal the heart of the Father. Pamiętajcie, że Jezus przyszedł po to, żeby pokazać nam serce Ojca. This is the heart of the Father. To jest właśnie serce Ojca. So the Father said. Ojciec więc powiedział. They shall all have as much as they want. Wszyscy powinni mieć tyle, ile chcą. You don't choose disciples. To nie ty wybierasz uczniów. I don't choose. Ja ich nie wybieram. They choose. Ale to nie wy uczniowie zdecydujecie, remember, ja nie zdecyduję, ale oni. Remember. Pamiętajcie. God does not place limitations upon the lives of his children. Bóg nie nakłada żadnych ograniczeń na swoje dzieci. We place them upon ourselves by the unbelief of our hearts. Sami je na siebie nakładamy z powodu niewiary naszych serc. Including financial limitations. Również z ograniczeniami finansowymi. Because Jesus said, if you can only believe, all things are possible, and all things means all things. Jezus powiedział, jeżeli tylko uwierzysz, wszystko jest możliwe, wszystkie rzeczy znaczy wszystkie rzeczy. So as I sat on my bed, began to meditate on this. Kiedy usiadłem wtedy na łóżku, zacząłem nad tym rozmyślać. I began to see almost like a movie in front of my eyes. Widziałem jakby film przed swoimi oczyma. I saw crowds of people, thousands of people. Widziałem tłumy, tysiące ludzi. And I imagine them to be Christians today. I wyobraziłem sobie, że są to chrześcijanie w dzisiejszych czasach. And Jesus brings the provision. Jezus przynosi zaopatrzenie. And there is one with a poverty mentality. Jest tam jedna osoba z mentalnością Christians in Poland, it's time for you to reject the poverty mentality. Chrześcijanie w Polsce, jest czas, żeby odrzucić mentalność biedy, ubóstwa. Let me say this again. Pozwólcie, że powiem to raz Christians jeszcze. Christians in Poland, it's time for you to reject the poverty mentality. Chrześcijanie w Polsce, jest czas, żebyście odrzucili mentalność ubóstwa. There is a poverty mentality almost among every Polish Christian I've ever met in my life. Jest mentalność ubóstwa właściwie nad każdym chrześcijaninem w Polsce, którego spotkałem. No, we can't charge 80 zł for a follow-up because the Polish can't afford it. That's poverty thinking. Nie możemy zapłacić 80 zł za follow-up. To nie na polską kieszeń. To tak nie możemy myśleć. It's a horrible mentality. To jest straszna mentalność. We can have as much as we want. Możemy mieć tyle, ile chcemy.
It's time for us to break out of this thinking and this mindset. Już czas, żebyśmy wyłamali się z tego sposobu myślenia. There are unlimited resources available from heaven for you. Są nieograniczone zasoby i bogactwo dla ciebie z nieba. What do you think, how are we going to evangelize the whole nation? Jak myślisz, że można zewangelizować cały naród? What do you think, how are we going to rent stadiums to fill with non-Christians to preach the gospel? W jaki sposób może być nas stać na stadiony, które mają być wypełnione niewierzącymi? Surely not with this endless poverty mentality. Na pewno nie z naszej mentalności ubóstwa. So I was begin to see like in a movie in front of me. Więc widziałem jakby ten film przed oczyma. The generous Jesus. Hojnego Jezusa. Showing the generous heart of the Father. Który pokazywał hojne serce Ojca. Multiplying bread and fish. Pomnażał chleb i ryby. And then saying, give everybody as much as they want. I powiedział, dajcie wszystkim tyle, ile chcą. And it comes to the first one. I podchodzi do pierwszej osoby, who has a poverty mentality. Która ma mentalność ubóstwa. One small piece of bread, thank you. Kawałeczek chleba, dziękuję. Half a fish. Odrobina ryby. I'm very humble and very thankful. Jestem bardzo pokorny i bardzo wdzięczny. Just enough for me not to starve. To wystarczy mi, żebym nie zagłodził Because się. It is worldly to have too much. Ponieważ to jest ze świata brać więcej niż potrzebuję. Do you know what they would have? Czy wiecie, jakby to miało small wyglądać? Small piece of bread and half a fish. Odrobina chleba, pół ryby. Because the word of God is clear, as much as they wanted. Pismo mówi wyraźnie, tyle, ile chcieli. So every person chose how much they have. They all chose. Więc każda osoba mogła wybrać, ile chciała wziąć. I wszyscy to zrobili. Whatever mentality and heart belief they had was exactly how much they took from Jesus. Ta mentalność, jaką mieli, przekładała się na to, ile wzięli od Jezusa. Can you imagine somebody with a poor self-image? Somebody with a poor self-image. Czy możecie wyobrazić sobie kogoś, kto ma tak patrzy, myśli o sobie jako o sobie ubogiej? I am not worthy to have five fish and four bread. Nie zasługuję na pięć ryb i połowę chleba. Because I'm just nobody. Jestem nikim. My parents raised me this way. W ten sposób wychowali mnie moi rodzice. Well, stop caring about behind. Przestań troszczyć się o przeszłość. My parents raised me with the poverty spirit too. Moi rodzice również mnie wychowali w duchu ubóstwa. God taught me to break free from this. Ale Bóg powiedział mi, że mam się z tego uwolnić. If I wouldn't have broken free from this, I would never build orphanages today. Gdybym z tego się nie uwolnił, nie byłby w stanie zbudować sierocińca. How much they wanted. Tyle, ile chcieli. They chose. Oni wybierali. If you have a poor self-image and a poor image of God, you will never have all the provision God wants you to have. Jeżeli patrzysz na siebie jako na osobę ubogą i masz taki sam obraz Ojca, nigdy nie weźmiesz tyle, ile możesz. Never. Nigdy. It is the choice of our own heart that decides how much provision we have. To jest decyzja naszego serca, ile weźmiemy zaopatrzenia. You know, as I had this morning with the Lord in November. Tego ranka w listopadzie. I began to say. Powiedziałem coś takiego. Lord, Panie, enough to have a feast for me. Enough to have a feast for me. Wystarczająco dużo, żebym sam mógł mieć ucztę. Have a feast for Debbie and the boys. Ucztę dla Debbie i dla chłopców. Then I'm gonna take home basket and open a business. Potem wezmę cały tego kosz i otworzę działalność. I'm gonna sell fish and bread. Będę sprzedawał chleb i ryby. And I'm gonna feed the orphans. Będę karmił sieroty. I'm gonna take everything. Wezmę wszystko. Everything. Wszystko. The Lord said to me. I Bóg mi powiedział, Reinhard, I want you to reject everything that is not part of the new covenant. Chcę, żebyś odrzucił wszystko, co nie jest częścią nowego przymierza. I said to the Lord, what do you mean? Powiedziałem, Panie, co masz na myśli? He said, is sickness part of the new covenant? Powiedział, czy choroba jest częścią nowego przymierza? I said, no. Nie. It's a curse. To jest przekleństwo. In his stripes we are healed. Jesteśmy jego ranami, jesteśmy uzdrowieni. He said, then stop asking me for healing and start rejecting sickness. Więc powiedział, przestań prosić mnie o uzdrowienie, ale zacznij odrzucać chorobę. So I have made a switch in my mind. Więc przełączyłem sobie coś w głowie. I never see myself as a sick person trying to get healing. Nigdy nie patrzę na siebie jako na osobę chorą, która pragnie uzdrowienia. I see myself as a healed person rejecting sickness. Widzę siebie jako uzdrowioną osobę, która odrzuca chorobę. Sickness is an intruder. It's not part of me. Choroba jest intruzem, to nie jest część mnie. But we have the different mentality. Ale mamy inną mentalność. We see ourselves as sick people trying to get healed. Widzimy siebie jako chorych, którzy chcą zdrowia. We see ourselves as
poor people trying to prosper. Widzimy siebie jako biednych, którzy chcą prosperować. You will never prosper beyond what your heart truly believes. Never. Nie ma takiej możliwości, żebyś mógł prosperować ponad to, w co wierzy, w to jest twoje serce. Zapytaj Michała. He spent 6 weeks with me, day and night in Brazil. Spędza ze mną bardzo dużo czasu w Brazylii. Ask him what he learned. Zapytajcie go, czego się nauczył. You will always have what your heart believes. Zawsze otrzymasz to, w co wierzy twoje serce. True? Prawda? He learned that. Nauczył się tego. Because it's true. Ponieważ to jest prawda. Our heart believes limit our prosperity. Wierzenia naszego serca ograniczają to, jak prosperujemy. And then because of religious mindset and wrong theology, we blame God. I z powodu religii i złej teologii oskarżamy Boga. That's not true. Ale to nie jest prawda. Jesus said as much as they want. Jezus powiedział tyle, ile chcą. He put the decision in the hands of the people. Pozwolił ludziom decydować. They chose how much they took. Oni zdecydowali, ile wziąć. We need to make some radical changes in our lives. Musimy pewne rzeczy radykalnie zmienić w naszym życiu. One of the changes we need to make is this. Jedną z tych zmian jest we need to learn to reject things that should not be part of our lives. Musimy nauczyć się, jak odrzucać rzeczy, które nie powinny być częścią naszego życia. When the Lord said to me, Reinhard, reject everything that is not part of the new covenant. Tak jak Pan powiedział do mnie, Reinhard, musisz odrzucić wszystko, co nie jest częścią nowego przymierza. I jumped up from my seat. Ja wyskoczyłem z siedzenia wtedy. I ran through my house like a lunatic, like a crazy guy. Biegałem wtedy po domu jak ktoś szalony. And I was shouting. I krzyczałem. I reject poverty. Odrzucam ubóstwo. I reject sickness. Odrzucam chorobę. I reject defeat. Odrzucam porażkę. And I began to just shout out everything I reject. I wykrzykiwałem wszystko, co odrzucam. You can never experience God's prosperity unless you rise up and make a clear decision. I reject financial limitations. Nigdy nie możesz doświadczyć Bożego powodzenia, jeżeli nie wstaniesz i nie krzykniesz czego, co odrzucasz. You've got to rise up and make this decision. Musisz się podnieść i podjąć decyzję. Because you have to understand it is you who accepted the limitations. Ponieważ musisz zrozumieć, że ty sam zaakceptowałeś te ograniczenia. Jesus already said how much they want. Jezus już powiedział tyle, ile chcieli. Do you know in the original Greek the terms they wanted? W Grece, w oryginale, ta fraza tyle, ile chcieli. It consists of two root words. It's a compound word. To jest złożony wyraz składający się z dwóch innych. This is the compound. I tak on wygląda. It means a great amount. Oznacza dużą ilość. And the second word it means to be resolved to take something. A druga część oznacza decyzję, decyzję, bycie zdeterminowanym, żeby coś wziąć. So in other words, this is what Jesus is saying. Więc innymi słowy, to właśnie mówi Jezus. Everybody shall have as much bread and fish as they are determined to take. Każdy powinien wziąć tyle chleba i tyle ryb, na ile są zdeterminowani, żeby wziąć. I can imagine people sitting there. Mogę sobie wyobrazić ludzi, którzy tam siedzieli. Oh Lord, o Panie, I'm hungry. Jestem głodny. Please provide fish and bread. Proszę, daj mi chleba i ryby. I'm hungry. Jestem głodny. Do you know what would have happened? Wiecie, co by się wtedy stało? The fish and bread would have passed them by. Prawdopodobnie ryby i chleb przeszłyby obok. It's very clear how much they take. Jasne, było, jest jasne powiedziane, tyle, ile wezmą. As the basket came by them. Kiedy przechodził koło nich kosz, they had to reach out and grab. Musieli sięgnąć i wziąć. It's called appropriating faith. To jest jaka to wiara? Wiara biorąca w posiadanie. They had to resolve in their heart to grab what already belongs to them according to Jesus. Musieli zdecydować w swoim sercu, ile mają wziąć. We have to understand. Musimy zrozumieć, that it is the wrong heart beliefs that limit our provision and not God. Że przekonania naszego serca mogą ograniczać zasoby, które są dla nas dostępne. For many years, przez wiele lat, I myself, ja sam, Reinhard, who's always attempted to live a life of radical faith, który zawsze chciał żyć radykalnym życiem wiary, I have boycotted my own success. Bojkotowałem swoje własne sukcesy. I boycotted my own provision. Bojkotowałem swoje własne zaopatrzenie. I myself. Ja sam. Because of the heart of unbelief. Z powodu serca, z braku wiary w sercu. I could have been a millionaire 30 years ago. Mogłem być milionerem już 30 lat temu. But my own heart beliefs constantly
boycotted my own provision. Ale przekonania mojego serca ciągle bojkotowały moje zaopatrzenie. I always had just enough to survive. Zawsze miałem tyle, żeby przetrwać. I always had just enough to have bread on the table. Zawsze miałem wystarczająco dużo, żeby mieć chleb na stole. Until one day something in me rose up and I said, enough is enough. Aż któregoś dnia coś się we mnie podniosło, powiedziałem, wystarczy. And the Lord said to me, change the belief of your heart. I Pan powiedział mi, zmień przekonanie swojego serca. Begin to meditate and confess what I say, not what you think. Zacznij medytować i wypowiadać to, co ja mówię, a nie to, co ty myślisz. And I began to change the belief of my heart. I zacząłem zmieniać przekonanie swojego serca. And suddenly everything around me changed. I nagle wszystko wokół mnie też się zmieniło. Listen carefully to me. Słuchajcie mnie uważnie. A mentality to just have enough for you to have a good life is a horribly selfish mentality. Mentalność, żeby mieć wystarczająco dużo tylko po to, żeby przetrwać w swoim życiu, to jest coś bardzo samolubnego. Did you know that? Wiedzieliście o tym? It's selfish. To jest samolubna rzecz. Why do you think about yourself only? Dlaczego myślisz tylko o sobie? Why don't you want to be ridiculously generous every place you go? Dlaczego nie chcesz być absolutnie hojny wszędzie, gdzie tylko idziesz? Debbie and me have a goal. Debbie i ja mamy taki cel. That before Jesus returns, zanim przyjdzie Jezus, we will live with 1% every year and give away 99%. Chcemy żyć z 1% tego, co otrzymujemy, a oddawać 99%. That's our goal. To jest nasz cel. I said to her just a few weeks ago. Powiedziałem jej kilka tygodni temu. I said, sweetheart, this year we have given away 219%. Tego roku oddaliśmy 219%. She said, you can't give more than 100%. Ale ona powiedziała, przecież nie może dać więcej niż 100%. I said, yes, you can. Powiedziałem, tak, możesz. We did. Tak zrobiliśmy. You see, I keep an Excel sheet of all income and outgoing. Mam w Excelu wszystkie nasze przychody i wydatki. And I had a little bit from last year. Miałem tam trochę z poprzedniego roku. So in our giving this year, we've already given away 219% of everything we received this year. Więc w tym roku oddaliśmy 219% w porównaniu do tego, co otrzymaliśmy. We've basically cleared everything we had anywhere, just given it away to missions, to the poor, just everywhere. Więc wszystko jakby tylko przepływało przez nasze konto, oddawaliśmy pieniądze na misje, na różne miejsca. You know, this mentality just to have for us is selfish. Mentalność, żeby mieć tylko dla siebie, to jest samolubna rzecz. The Bible says as much as they wanted. Biblia mówi tyle, ile chcieli. Grab baskets, grab fish, have for yourself and give to everybody else. Chwytajcie kosze, chwytajcie ryby, zjedzcie sami, ale dajcie też innym. Why don't we learn to access what belongs to us? Dlaczego nie nauczymy się wchodzić i brać to, co do nas należy? God does not put these limitations upon us. Bóg nie nakłada na nas takich ograniczeń. So let me challenge you this morning. Pozwólcie, że rzucę wam dzisiaj jeszcze wyzwanie. With a few very practical steps. Kilka praktycznych kroków. Number one, position yourself. Numer jeden, zajmij pozycję. Position yourself. Zajmij pozycję, ustaw się. Rise up and take position. Wstań i zajmij pozycję. Just take position. Po prostu to zrób. Today. Dziś. What day is today? 24th of March. 24 marca. We never know which day it is. Nigdy nie wiemy, jaki jest dzień. Because for us every day is the same. Ponieważ dla nas każdy dzień jest taki sam. We were going home in England one day. Pewnego dnia w Anglii. And Debbie said, what day is today? Byliśmy w domu i Debbie pyta mnie, jaki jest dzisiaj dzień? Sweetheart, it's Sunday. Powiedziałem, kochanie, jest niedziela. How can you not know? We've just been in the meeting. I just preached. Jak możesz mi o to powiedzieć? Właśnie wróciliśmy ze spotkania, nauczałem tam. She said, we're in meetings every day. You preach every day. Mówi, jesteśmy na spotkaniach codziennie nauczasz. It's true. To prawda. So, here is what you need to do. Więc musimy zrobić coś takiego. Position yourself. Zająć pozycję. Today. Dziś. On the 24th of March 2018. 24 marca 2018 roku. I make a resolution. Ja podejmuję takie zobowiązanie. I am wealthy and prosperous. Że jestem bogaty i dobrze prosperuję. I access the wealth of heaven. Mam dostęp do bogactw nieba. That's my decision today. To jest dziś moja decyzja. Holy Spirit, you will teach me to walk in it. Duchu Święty, naucz mnie, jak w tym chodzić. Holy Spirit, you will teach me to take it by faith. Duchu Święty, naucz mnie, jak brać to wiarą. But I've made a decision today. Ale ja dziś podjąłem decyzję. That's the first thing you need to do. To jest pierwsza rzecz. You need to take position. Musimy zająć pozycję. It's not gonna just fall into your bosom, you have to take position. Nie spadnie to po prostu na ciebie, musisz zająć pozycję. The second thing you need to do. Druga rzecz. Reject. Odrzuć rzeczy. Reject poverty. Odrzuć ubóstwo. Reject lack. Odrzuć brak. Reject limitations. Odrzuć ograniczenia. Stop boycotting your own success. Przestań bojkotować swój własny sukces. Just reject these things. Po prostu odrzuć te rzeczy. Maybe you're
parents raised you like this. Być może twoi rodzice tak cię wychowali. I know Poland was communist. Wiem, że Polska była miała komunizm. I know that there was a poverty mentality in this nation. I know. Wiem, że była tu mentalność ubóstwa w tym narodzie. I understand. Rozumiem. I've been raised in this mentality. Ja również byłem wychowany w takiej But mentalności. It's not part of the Bible. Ale to nie jest nauczanie Biblii. So you need to reject the spirit that is in this nation. Więc musimy odrzucić tego ducha, który jest obecny w tym narodzie. You know, in my church that I was raised in, w kościele, w którym ja się wychowałem, this was the theology. Teologia wyglądała tak. Lord, you keep the pastor humble and we keep him poor. Panie, Ty spraw, żeby nasz pastor był pokorny, a my zapewnimy, że będzie biedny. I grew up like this. Tak wyrosłem. I went to I went hungry to bed many times. Wielokrotnie szedłem spać głodny. I was taught it's a sign of humility to be poor. Byłem nauczany, że jest to oznaką pokory, że jest się biednym. I was mocked at school because of the terrible clothes I had to wear. W szkole dzieci mnie wyśmiewały z powodu ubrania, jakie nosiłem. The clothes that American missionaries threw out, these were my nice Sunday clothes. Rzeczy, które amerykańscy misjonarze wyrzucali, to były moje ubrania na niedzielę. I was raised with the poverty mentality. Byłem wychowany w mentalności ubóstwa. So I had to position myself and I had to reject. Więc musiałem zająć pozycję, musiałem odrzucić te rzeczy. I reject. Odrzuciłem je. I'm not going to boycott my own success anymore. Nie będę więcej bojkotował swojego własnego sukcesu. Listen to me. Posłuchajcie. When I moved to America, kiedy przeprowadziłem się do Brazylii, I decided to open a small company. Zdecydowałem, że otworzyć małą firmę. Just a small company to publish my own books. Małą firmę, żeby publikować własne książki. So last year alone. Tylko w zeszłym roku. In just one year. W ciągu tylko jednego roku. I sold over 13,000 books. Sprzedałem ponad 13 tysięcy książek. Only in Brazil. Tylko w Brazylii. Besides any other country. Poza wszystkimi innymi krajami. Why? Dlaczego? Because I positioned myself. Ponieważ zająłem pozycję. We decided to give all the money from this company to the orphans, to the poor. Zdecydowaliśmy, że wszystkie przychody z tej firmy pójdą na sieroty. It's our decision. Taka jest nasza decyzja. But you know what? Ale wiecie co? I could have been successful in business long before, but I myself kept boycotting myself. Tak naprawdę mogłem odnieść sukces w biznesie dużo wcześniej, ale sam bojkotowałem ten sukces. Don't boycott your own prosperity. Nie bojkotuj swojego powodzenia. Because of the wrong beliefs of your heart. Z powodu niewłaściwego przekonania w swoim sercu. Rise up. Podnieś się. God says as much as you want. Bóg mówi tyle, ile chcesz. So reject all this poverty mentality. Więc odrzuć mentalność ubóstwa. You know, the Lord said to me, Reinhard, never think in need, always think in provision. Pan powiedział mi, Reinhard, nigdy nie myśl kategoriami potrzeby, ale kategoriami zaopatrzenia. Did you hear this? Słyszeliście to? Never think in terms of need, always think in terms of provision. Nigdy nie myśl kategoriami potrzeby, ale kategoriami zaopatrzenia. Number three. So number one, position yourself. Number two, reject. Numer jeden, zajmij pozycję. Numer dwa, odrzuć rzeczy. Number three. Numer trzy. Change the beliefs of your own heart. Zmień przekonanie swojego własnego serca. If you don't know how to do that, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, there is something on the internet that I taught here in Poland very, very intensely. W internecie znajdziecie moje nauczanie, które miałem tutaj w Polsce. How we change our heart beliefs by meditation. Jak zmienić przekonanie swojego serca przez medytację. Number four. Numer cztery. Begin to live your life by appropriating faith. Zacznij żyć, prowadzić życie wiarą, która bierze w posiadanie. Look at verse 11. Spójrzmy na werset 11. And Jesus took the loaves and when he had given thanks, he distributed them to the disciples. Jezus wziął więc chleb i podziękowawszy rozdał uczniom. What is appropriating faith? Co to jest wiara biorąca w posiadanie? Jesus never took the bread and the fish. Jezus nigdy nie wziął chleba i ryb. And said, Father, please, we need a miracle. I powiedział: Ojcze, proszę, potrzebujemy cudu. Father, please, we need provision. Ojcze, proszę, potrzebujemy zaopatrzenia. He didn't do that. Nie zrobił tego. He gave thanks. On podziękował. Appropriating faith quits asking and starts to give thanks and grabs it. Wiara biorąca w posiadanie przestaje prosić, ale zaczyna dziękować i bierze, co jej się należy. If we learn to live by this appropriating faith, gdybyśmy tylko nauczyli się żyć takim rodzajem wiary, by faith declare what belongs to us. Przez wiarę ogłaszaj, co do ciebie należy. Tomorrow I will teach you one of the most powerful principles that I personally have ever learned. Jutro będę nauczał na temat jednej z najpotężniejszych zasad, według których żyję. It is the PPPB formula that will transform your life radically. To jest formuła PPPB. It's so powerful.
To jest potężna rzecz. You will see, it will transform everything. Zobaczcie, że to zmieni wszystko. It's a new covenant formula. To jest formuła zgodna z nowym przymierzem. So anyhow, you need to live by appropriating faith. Więc musimy żyć wiarą biorącą w posiadanie. Stop trying to convince God to prosper you. Przestań próbować przekonywać Boga, żeby dał ci powodzenie finansowe. To nie jest wiara. Stop trying to convince God to provide for you. That's not faith. Przestań przekonywać Boga, żeby cię zaopatrywał. To nie jest wiara. Can I be very direct? Czy mogę być z wami bardzo bezpośredni? Quit bugging God. Przestań denerwować Boga. Just quit. Przestań. They didn't have to beg Jesus to provide food for them. Przestań błagać o to Boga. He already decided it. On już zdecydował. So what do I mean? Co mam więc na myśli? You don't have to try to beg God to provide for you. Nie musisz błagać Boga, żeby cię zaopatrzył. Begin to thank him for his abundant provision. Ale zacznij dziękować mu za jego zaopatrzenie. We never ask God for anything that we need in the orphanages. Nigdy nie prosimy Boga o cokolwiek, co potrzebujemy w naszym sierocińcu. Not only not people, we don't even ask God. Nie tylko nie prosimy innych ludzi, nie prosimy również Boga. I don't ask God for money for the orphanages, even when I need it. Nie proszę Boga o pieniądze dla sierot, nawet kiedy ich potrzebuję. We live by appropriating faith. Ponieważ żyjemy wiarą biorącą w posiadanie. So here is how we do it. Robimy to w taki sposób. Reinhard, we need 100,000 today. Reinhard, potrzebujemy 100 tysięcy już dziś. I say, okay, I will put it in the account very quickly. Don't worry. Dobrze, nie martw się, przeleję te pieniądze za And I say, wkrótce. Thank you, Lord, for 100,000. Dziękuję ci, Panie, za 100 tysięcy. Thank you. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Half an hour later, it's on the account. Pół godziny później pieniądze są na koncie. And then I send it up to where we need it, whatever home we needed it. I wysyłam te pieniądze tam, gdzie są potrzebne. It's always like this. Zawsze tak jest. Always. Zawsze. Like magic. Jak trochę jak magia. You know why? Wiecie dlaczego? Because appropriating faith releases the angel of God to bring us everything that belongs to us. Ponieważ wiara biorąca w posiadanie uwalnia aniołów, żeby nam przynieśli cokolwiek potrzebujemy. Don't keep your angel unemployed. Nie pozwól, żeby twój anioł był bezrobotny. By appropriating faith. Ale przez wiarę biorącą w posiadanie. Heaven becomes active. Niebo się aktywizuje. Learn to give thanks. Naucz się dziękować. Thanks for what already belongs to you. Dziękuj za to, co już do ciebie należy. Because he already decided. Ponieważ on już podjął decyzję. He already decided. On już podjął decyzję. Listen to me. Posłuchajcie mnie. In this room. W tym pomieszczeniu. Everybody watching here on online. I każdy, kto ogląda nas przez internet. You are millionaires. Jesteście milionerami. From God's perspective. Z perspektywy Boga. You just haven't accessed it yet. Jeszcze do niej nie macie dostępu. You are millionaires. Ale jesteście milionerami. That's how God sees you already. Tak Bóg was widzi już teraz. There is a warehouse in heaven. Jest wielki magazyn w niebie. God showed me the warehouse. Bóg mi go pokazał. Every Christian has his own warehouse. Każdy chrześcijanin ma swój własny magazyn. Every one of us. Każdy z nas. That has your name on it. Tam jest zapisane twoje imię i nazwisko. It has everything you need to fulfill God's purpose and destiny. Jest tam wszystko, co jest potrzebne, żeby wypełnić twój cel i przeznaczenie. I cannot enter your warehouse. Ja nie mogę wejść do twojego magazynu. Not even Jesus can take things from your warehouse. Nawet sam Jezus nie może wziąć rzeczy z tego magazynu. You are the only one that can access your warehouse. Jesteś jedyną osobą, która może tam wejść. As you by appropriating faith, przez swoją wiarę biorącą w posiadanie, begin to thank and believe, kiedy zaczniesz dziękować i wierzyć, that what the Bible says belongs to you, truly belongs to you, że to, co, o czym Biblia mówi, że należy do ciebie, naprawdę do ciebie należy, as you do this, kiedy to zrobisz, the angels of God take from your warehouse and put it into your hands. Aniołowie Boży biorą rzeczy z tego magazynu i wkładają je w twoje dłonie. Body parts, część ciała, financial provision, zaopatrzenie finansowe. Everything you will ever need to fulfill God's purpose is in your warehouse. Wszystko, czegokolwiek potrzebujesz, żeby wypełnić jego wolę, jest w twoim magazynie. God said to me. Bóg mi powiedział. All day long. Cały dzień. My children. Moje dzieci. Are trying to convince me. Próbują mnie przekonać. To give them so many things. Abym dał im tak wiele rzeczy. When all day long. Kiedy cały ten czas. I am trying to convince them. Ja próbuję przekonać moje dzieci. I have already given them everything through Christ. Że już dałem im wszystko przez Chrystusa. Through Christ. Przez Chrystusa. Millions have been deposited on your account. Na twoim rachunku zostały zdeponowane miliony. It's all yours. Wszystko jest twoje. Are you taking it? Czy to weźmiesz? As much as they wanted. Tyle, ile chcieli.
you have as much as you want. Masz tyle, ile chcesz. Maybe you sit here today and said, but I want more. Może siedzisz sobie tutaj dzisiaj i myślisz, ale przecież ja chcę więcej. Do you really? Naprawdę? Have you rejected poverty? Czy odrzuciłeś ubóstwo? Have you rejected limitations? Czy odrzuciłeś ograniczenia? Have you positioned yourself to be super wealthy for the purpose of the kingdom and enjoy the blessings of God? Czy zajęłeś pozycję, żeby być super bogatym dla nieba i żeby sam cieszyć się tym bogactwem? Have you positioned yourself? Czy ustawiłeś się we właściwym miejscu? Does your heart believe, or are you full of doubt and unbelief? Czy twoje serce jest pełne wiary, czy niewiary? Do you know what I love in this story? Wiecie, co mi się strasznie podoba w tej historii? At the end. Na koniec. When everybody took as much as they wanted. Wszyscy wzięli tyle, ile chcieli. Jesus said this. Jezus mówi tak. Gather up the baskets. Pozbierajcie więc kosze. The leftovers. Okruchy. There were 12 baskets. I było 12 koszy. 12 in the Bible. 12 w Biblii. Speaks of authority and God's power. 12 w Biblii oznacza autorytet i moc Bożą. Why 12 baskets? Więc dlaczego 12 koszów? Not just because there were 12 disciples. Nie tylko dlatego, że było 12 apostołów. 12 speaks of God's authority. 12 mówi o autorytecie Bożym. I believe God wanted to say the authority to prosper you. I have already decided. It's mine for you. Bóg mówi, że on już zdecydował, że ten autorytet, żebyś ty prosperował. But I believe there was another reason. Ale wierzę też, że był inny powód. Every basket had approximately 8 liters. Każdy kosz miał pojemność około 8 litrów. Do you know how much it is? Wiecie, ile to jest? 8 liters. 8 litrów. That's a big basket. To jest duży kosz. Now can you imagine? Czy możemy sobie wyobrazić? Here is Jesus. Mamy tu Jezusa. And he says to his disciples. I mówi do swoich uczniów. Good job, guys. Dobra robota, chłopaki. Good job. Dobra robota. But now let me show you what I have for you. Ale teraz pozwólcie, że pokażę wam, co dla was mam. Gather everything. Zbierzcie wszystko. And everybody had 8 liters of fish and bread. I każdy z nich miał 8 litrów chleba i ryby. That goes back to Genesis 2:16. Wracamy teraz do Księgi Rodzaju 2:16. I command you to enjoy my generosity. Rozkazuję wam cieszyć się moją hojnością. How would you like to go to lunch today? Jak chciałbyś, żeby wyglądał twój lunch? And they serve you 8 liters of lunch. I oni przynoszą, serwują ci 8 litrów. That's enough for a whole week. Wystarczy na cały tydzień. But Jesus said, look, let me show you how generous I am. Ale Jezus mówi, zobaczcie, jaki jestem hojny. I love to be generous to my children. Uwielbiam być hojny dla swoich dzieci. It's my character. To jest moja natura. It's my nature. To jest mój charakter. Listen to me. Posłuchajcie mnie. We will change Poland and we will change Europe. Zmienimy Polskę i zmienimy Europę. And we will not accept financial restrictions. I nie będziemy akceptować ograniczeń finansowych. Absolutely not. Absolutnie nie. We will show this world. Pokażemy temu światu, that we Christians, że my chrześcijanie, are the most blessed people. Jesteśmy najbardziej błogosławionymi ludźmi. And the most generous people. I najbardziej hojnymi ludźmi. We will show this world. Pokażemy to temu światu. We are millionaires. Jesteśmy milionerami. From God's point of view. Z perspektywy Boga. Now it's time to access it. Teraz czas, żeby to wejść. Enjoy his blessings. Cieszyć się jego błogosławieństwem. And change and transform a dying world. I zmieniać i przemieniać umierający świat. In the old covenant, w Starym Przymierzu God said, we should lend, but not borrow. Bóg mówi, że powinniśmy pożyczać innym, ale sami nie pożyczać. Today most Christians borrow and don't have enough to lend. Dzisiaj większość chrześcijan pożycza, bierze pożyczki, ale nie ma wystarczająco dużo, żeby użyczać innym. How does that make sense? Jak to może mieć sens? It doesn't. Nie ma sensu. It doesn't. Stand on your feet. Wstańmy razem. Declare with me. Ogłoście to ze mną. Ze mną. Nice and loud. Głośno i wyraźnie. Father. Ojcze. Thank you. Dziękuję. For your generosity. Za twoją hojność. You are kind. Jesteś dobry. You are generous. Jesteś hojny. You love me. Kochasz mnie. Today. Dzisiaj. I position myself. Zajmuję pozycję. To be prosperous. Chcę mieć powodzenie finansowe. I position myself. Zajmuję pozycję. For your blessings. Dla twojego błogosławieństwa. I reject. Odrzucam. Poverty thinking. Ubóstwo. I reject. Odrzucam. A poverty mentality. Mentalność ubóstwa. From today on. I od dziś. I choose. Wybieram. How much I have. Decyduję, ile mam. I believe.
Wierzę your word. Twojemu słowu. And I renounce. I renounce. Renounce. Brazella. Wyrzekam się. I renounce poverty thinking. Mentalności ubóstwa. You are not part of my life. Nie jesteś częścią mojego życia. You are an intruder. Jesteś intruzem. Because I am. Ponieważ ja jestem. The Son of God. Synem Bożym. And the wealth of heaven. I bogactwo nieba. Belongs to me. Należy do mnie. I have. Mam. As much as I want. Tyle ile chcę. Amen. Witajcie na kanale Inna Droga. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy, wciśnijcie ten dzwonek. Do zobaczenia.